Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynam od karmienia naszych ptasiorków, papużek. A dzisiejszy odcinek będzie i o krówkach, i o kwokach. Ale przede wszystkim tematem numer jeden będą ślimaki, mrówki, mszyce. Zwłaszcza jak zwalczać ślimaki. Być może uda nam się wynaleźć złoty środek na te szkodniki, które nas męczą. Raz, dwa, trzy, cztery. Robię cztery gniazda, bo w kurniku mam cztery kwoki. I zobaczymy, czy one mi tutaj zasiądą. Próbowałam z tego pierwszego takiego rzutu posadzić sobie kilka kwok, bo ich było dosyć sporo, ale usiadła mi tylko jedna. Wylęgło się 11 kurczaczków z 15 jajek, a teraz jest ich 8. Po drodze 3 niestety. Jedno nam gdzieś zginęło, sami nie wiemy gdzie. Być może wyszło, może coś, a dwa niestety padły. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dam 15. Robię gniazda teraz na ziemi, bo ostatnio zrobiłam w skrzyneczce i gdzieś jak ta kwoka się kokosiła, wypadło jedno jajeczko i niestety zaziębiło się. A tutaj nawet jeżeli ono gdzieś tam spod niej ucieknie, to ona sobie dziobem podepcha to jajko. Ona się tu sama wykokosi. O ile siądzie. Ja już tu mówię w takiej formie, że jak tego to sobie podsunie, to sobie to. Ja sobie mogę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15. No i zaraz będziemy je tutaj przynosić. No ja mam nadzieję, że one się spiszą tak jak tamta kwoczka, nie? O, najpierw niech usiądą, a no potem właśnie będziemy patrzeć na spisywanie, nie? Jest 6. A powiedz mi, a wcześniej robiłaś takie gniazda tylko z tego, z siana? Co? Takie gniazda z siana robiłaś wcześniej? Czy do skrzyneczki, tak jak... Tak! Aha. 8. Czekaj, bo się pomyliłam. 10. O, to jest pęknięte, dlatego tak czuję, że coś mi tu mokro. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, same białe. I jeszcze tutaj. Tu damy już tych takich. Daj takich bardziej ciemniejszych może. No, będą kolorowe, nie? No. 3. Może jakiś kogucik kolorowy będzie. Tak, kogucik ty. Mhm. To będzie rosół później kolorowy. A 15 to taka liczba jajek, taka optymalna? Czy, nie, czy po prostu... nie, tutaj się daje tak, żeby kwoka objęła. Mhm. Nieraz można podłożyć pod kwokę więcej, nieraz mniej. To zależy, jaka ona jest duża, ta kwoka. My z reguły zawsze żeśmy dawali około 15 jajek. To jest tak wypośrodkowane. Chociaż kura potrafi 20 jajek wysiedzieć. Ja pamiętam, jak jeszcze w dzieciństwie kwoki wyprowadzały, najlepiej one się kamuflowały gdzieś zawsze w stodole, w jakichś chaszczorach i bywało tak, że mama poszła do kurnika policzyć, mówi, brakuje mi 2-3 kur, chyba lis zabrał albo jastrząb. No i co później się dopiero kury znalazły, jak kurczaczki wyprowadziły. I kury też, zwróćcie uwagę, one się najbardziej lubią nieść w takim zaciszu, za jakimiś deskami, za krzakami, w ukryciu. One muszą mieć spokój, one muszą mieć ciszę, nie można im przeszkadzać, a jeżeli ona ma gniazdo w miejscu odkrytym, ona się czuje tak jakby naga, goła, odsłonięta, kurczę. Może odsianka. Odsiana właśnie. I teraz taka ciekawostka, dlaczego kura gdacze? Ludzie się zastanawiają, jak kura zniesie jajko, to gdacze. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej, to dzisiaj naukowcy się spierają, zdania są podzielone, ale najprawdopodobniej ona jak niesie jajko, to sprawia jej to oczywiście ból, bo ona musi to jajko
wypchać, no tak jakby urodzić to jajko. No i jak zniesie, jest taka ulga, że ona krzyczy no, z radości, że zniosłam to jajo, udało mi się. To jest najbardziej taka prawdopodobna hipoteza przyjmowana przez fachowców w tej dziedzinie od znoszenia jajek. Siedzą kandydatki na mamusie. Ale to są na razie kandydatki. Zobaczymy, czy zasiądą. Ta się puszy ostro, ta też. Ale no obstawiam, że te dwie powinny siedzieć. Dobra, bierzemy je. No chodźcie. Jedna. Pod pachę. No pod pachę. Nie, nawet się nie waż mnie dziobać, księżniczko moja kochana. No cichutko. Zobacz, tutaj masz jajeczka. Masz, wybieraj se gniazdo. Jesteście pierwsze, to macie 4 do dyspozycji. Dobra, zostawimy je i wychodzimy po następne. O, ta jedna zasiada. Jedna zasiada. Zobacz, nie denerwuj się, popatrz. Tutaj masz jajka i tu możesz siedzieć. A ty możesz tu siedzieć. No i teraz rób ta, co chce ta. Siadajcie na jaja. No co, mućki? Jeszcze jedzą stare sianko z tamtego roku. One już by chciały świeżego. Niedługo, jak już troszeczkę podeschnie, to będzie tutaj Edziu im przywoził i będą dostawały świeże. Często pytacie w komentarzach i w SMS-ach, czy którąś z tych krówek doimy. Nie doimy żadnej, z tego względu, że one chodzą tutaj na łąkę, chodzą z bykiem, chodzą z cielakami, a żeby je wydoić, trzeba by było zegnać na oborę i to by było uciążliwe, bo jak jedna sztuka wyjdzie, to za nią lecą następne. I w zasadzie doją je tylko cielęta do momentu, aż krowa sama nie zacznie cielaka odpychać od siebie, bo ona będąc w kolejnej ciąży, karmi ciele do pewnego momentu i tak 2-3 miesiące przed planowanym terminem kolejnego wycielenia cielaka naturalnie sama już pomalutku odstawia od wymienia po to, żeby nabrać siły, żeby się zasuszyć, przejść cykl odpoczynku od laktacji. Laktacja to jest proces pozyskiwania mleka i ona musi przejść laktację, znaczy przejść taki stan spoczynku przed kolejną laktacją, bo jeżeli tego nie przejdzie, cały czas dawałaby to mleko, to później takie ciele kolejne będzie miało mniej tego mleka. Ona nie będzie tyle miała i przede wszystkim tutaj też chodzi o siarę. Ona jakby produkowała cały czas mleko bez stanu spoczynku, to niestety tej siary nie będzie miała. Siara to jest pierwsze mleko matki zaraz po wycieleniu się i ono ma najwięcej właściwości, ma bardzo dużo ciał odpornościowych. Z siary mleka krowiego robi się różne kosmetyki odmładzające. Tak, jestem Agnieszko, pierwsza. Jesteś pierwsza. Są nawet ludzie, ja też miałam klientów, którzy bardzo dopytywali o siarę, zwłaszcza osoby starsze, bo ją piły. Ja tego bym nie wypiła, to jest bardzo gęste, kleiste, koloru takiego różowawego, bardzo wysoko białkowe, wysoko witaminowe i tutaj ludzie właśnie taką siarę pozyskują i ciele, jeżeli się napije takiej siary, pierwszego mleka zaraz po urodzeniu, ono nabiera naturalnej odporności. Nie choruje w ogóle na choroby jelit, nie ma takich biegunek. No czasem się zdarzą biegunki, no bo wiadomo, to są choroby wirusowe i tak dalej, ale z reguły takie ciele jest bardzo odporne na wszelkiego rodzaju choroby i siarę wypić musi. Dlatego okres zasuszenia i u krowy być musi. Hej, maluchy! Hej! Macie tutaj
te już są dosyć duże i tak padło, że wszystkie są białe, jeden tylko jakiś taki jest nakrapiany, taki żółtawy. A to ten. Tak. Cześć. No co? A co ty szukasz? Dzień dobry. Jest kogucik tutaj jeden, tam jest drugi. Dwa koguciki są. Jest ich tutaj 8 sztuk. To 5 kureczek. No zawsze coś się wychowa. Gdyby tamte 4 zasiadły, no to zawsze też by coś z tego wyszło. Może by się ale one chociaż połowa wychowała. Tak, no one rosną. Nadal im daję, bo jest dosyć sporo zapytań, co ja jeszcze daję im do jedzenia. Daję im płatki owsiane, daję im śrutę ze swojego zboża, pszenżyto z owsem ześrutowane i daję im jeszcze gotowane jajko. Jajko powoduje to, że one nabierają takiej odporności, są zaopatrzone w białko, no i dostają wodę. Też daję im co drugi dzień kwaśne mleko, ale mleko musi być naturalne, od krowy, nie takie z kartonu, i kwaśne. Kwaśne mleko poprawia układ pokarmowy, reguluje pracę jelit i one wtedy tak nie cierpią na biegunki, nie cierpią na choroby jelit. A teraz niech was to nie zmyli. Nie robię tutaj kawy, czas na kawę już minął, ale przygotowuję kolejny temat. Temat ślimaków. Jest bardzo dużo zapytań od was odnośnie ślimaków, bo jest to istna plaga. I tutaj nie mam jakiegoś takiego zbytniego doświadczenia w ślimakach. Nigdy się z nimi nie zderzyłam. Nie mam złotych sposobów ani środków, czy też jakichś metod na skuteczną walkę z nimi, bo ich po prostu żeśmy nie mieli. U nas tych ślimaków nigdy nie było. Ostatnie lata mieliśmy tutaj bardzo suche. Była susza, która się utrzymywała. Owszem, jakieś gdzieś tam ślimaki, te takie z muszelkami, skorupkowe, pojawiały się, ale to były naprawdę bardzo sporadyczne sztuki. Tych nagich ślimaków nie miałam. Nie miałam. Bo teraz rok mamy mokry, przynajmniej do tej pory. I te ślimaki u mnie się pojawiły. Nie wiem skąd, nie wiem gdzie one były, bo przecież kilka lat ich nie było. To tylko dowodzi temu, że jaja ślimaka potrafią w ziemi przeleżeć kilka lat. Chyba, albo ten ślimak gdzieś się maskuje w takich wilgotnych zagłębieniach i później jak ma odpowiednie warunki ku temu, to wyłazi. Mimo to, że u mnie się pojawiły, to nadal nie mam ich w jakiejś takiej ilości, jak wy macie. I z tego, co od was słyszę, nic na nie nie działa. To jest po prostu plaga. Każdy w tym roku się z czymś zmaga. No i ten rok tak naprawdę ćwiczy nas wszystkich tutaj równo. Jednych susza, drugich woda. Tu mrówki, tam ślimaki, tam jeszcze gdzieś coś. I po prostu wszyscy zmagamy się z jakimiś plagami. Ale powiem wam tak. Gdzieś wysłuchałam czy wyczytałam, bo szukam jakiegoś takiego złotego środka na te ślimaki i wyczytałam, że tylko teraz wam dokładnie nie powiem gdzie, na jakiejś wyspie mieli problem też z gatunkiem, który był bardzo inwazyjny i zrobili eksperyment na kawie, zwykłej rozpuszczalnej kawie, zrobili oprysk i to miało odstraszyć ten inwazyjny gatunek. Tam chodziło o żaby czy o coś takiego, już teraz nie pamiętam, i zrobili ten oprysk. Na żaby to nie podziałało, ale zauważyli, że właśnie odstraszyło ślimaki nagie. Ile w tym jest prawdy, kochani? Tego nie wiem, ale powiem wam tak, że pojawiły się u mnie i tutaj mam Georginię, na którą też mi ślimory wlazły.
zaczęły mi ją tutaj podgryzać. O, jeszcze oprócz tego jest mszyca, kolejna plaga, która zaraz nas będzie tutaj męczyła. I te ślimaki mi tutaj, zobaczcie, jak pięknie obżarły tą georginię. I ja rozrobiłam kawę, opryskałam kilka dni temu raz i powiem Wam, że więcej ta georgina nie jest obżarta. A obserwowałam ją chyba 3 doby. Pierwszej doby opędzlowały mi tutaj liście, drugiej doby tu, a trzeciej doby skubańce wylazły na sam czubek. I spryskałam kawą i powiem Wam, że więcej nie widzę ani na tej pogryzienia, ani na tej, ani tutaj na goździkach. I być może to działa. Tutaj dzisiaj Wam wszystkim to mówię. Nie wiem, jaki to będzie miało skutek, czy to w ogóle podziała, czy to będzie skutkowało, ale spróbujcie. Zróbcie to, opryskujcie Wasze rośliny i dajcie znać później po jakimś czasie w komentarzach, czy to działa. Jeżeli będzie działało, no to będziemy to rozpowszechniać, żeby wszyscy mogli się gdzieś tam tym posiłkować. I tutaj teraz kawa rozpuszczalna, łyżka kawy, taka wiecie, solidna, łyżka kawy na 0,5 litra zalać wrzątkiem. I jak to ostygnie, będzie takie chłodne, opryskiwać rośliny. Opryskiwać je tak co 2-3 dni, nie codziennie. No tak przynajmniej mówili tam w tym filmiku, że nie codziennie, bo może, nie wiem, nie opryskiwać codziennie. No, w każdym razie ja opryskałam sobie 3 dni temu, teraz drugi raz to opryskam. Też nie robi się oprysków, jak jest upał, jak jest otwarte słońce. To już musi się chylić ku zachodowi, roślina musi być sucha, bo to się musi wszystko, ta kawa tutaj przykleić. Co się dzieje ze ślimakami, nie wiem, ale tutaj nie idą. Także tu, kochani, polecam Wam tą metodę spraktykować. Kolejny problem, mrówki. Tutaj jeżeli idzie o mrówki, nie ma też jakiegoś takiego złotego środka, co już kto nie próbował, nic nie działa, ale powiem Wam, że najbardziej sprawdza się przynajmniej u mnie i ja już to tak sobie wypraktykowałam przez kilka lat, systematyka w stosowaniu na przemian mąki kukurydzianej, zmielonych goździków, cynamonu, nawet popiołu, bo popiół jest pylisty, popiół drzewny właśnie tutaj działa i jeżeli ja posypuję, te mrówki naprawdę giną. One, nie wiem, czy się wynoszą, przenoszą, nie ma ich po prostu, ale po kilku dniach są kolejne. Dlaczego są kolejne? Bo w gnieździe wylęgają się jaja. Najprościej byłoby złapać królową, zadusić ją i tego problemu by nie było. No ale kto będzie rył cały ogród w poszukiwaniu królowej? No chyba nikt, prawda? No, ale ja ci powiem, że u mnie cynamon zdaje egzamin. Tak, i powiem Wam, że jeżeli jaja się wylęgną, wychodzą kolejne mrówki, jeżeli stosowałam pierwszy raz cynamon, drugi raz sypię mąką kukurydzianą, mrówki przepadają, za kilka dni wychodzą kolejne, bo jednak ta królowa, ona te jaja znosi. Ale jeżeli nie ma robotnic, tych mrówek, które chodzą, to są robotnice, które dostarczają jedzenie do gniazda, które opiekują się jajami, które pomagają tej królowej przetrwać. Jeżeli ich nie ma, królowa prędzej czy później padnie ją, że tak powiem, szlak trafi w końcu i te mrówki zginą w tym miejscu. Tu jest właśnie kwestia zlikwidować królową, źródło powstawania tych mrówek, a systematyczność, no jest to ciężkie, bo tutaj tych mrówek mamy ogrom, tym bardziej, że w każdym gnieździe idą na przedłużenie gatunku. Królowa składa jaja i później z tych jaj wylęga się kilka kolejnych królowych. To możecie zaobserwować sobie. Teraz tak o tej porze już właśnie się królowe wylęgają. To są takie duże mrówy ze skrzydłami. One są lotne przez króciutki czas po to, aby przenieść się, zasiedlić, założyć kolejną kolonię. I te mrówki, one się wylęgają. Jeżeli one się nie wylęgną, nie powstanie kolejna kolonia. Także no tutaj warto jest próbować, bo u mnie to działa, ale tak jak mówię, systematyka, systematyka i jeszcze raz systematyka. Kolejny problem to jest właśnie to, co tutaj przed chwilą pokazałam. Nawet nie widziałam, że one się już tutaj pojawiły, mszyce.
I mszyc też jest kupę gatunków. Są czarne, są siwe, są białe i walka z nimi też jest naszym utrapieniem. Są na kapuście mączliki. Też pytacie często, czym ja zwalczam mączliki na kapuście. Powiem Wam, że u mnie najlepiej sprawdza się oprysk z tytoniu. No, nie jest to najtańsza metoda, ale u mnie naprawdę jest skuteczna. 100 gram tytoniu zalewam litrem wrzątku i pozostawiam do całkowitego wystygnięcia i na dobę, żeby to się taki zrobił solidny czaj i wtedy tym pryskam bez jakiegokolwiek rozcieńczania, opryskuję kapustę. Tylko jeżeli my pryskamy, to z reguły robimy to od góry. A mszyca ma tendencję, że ona małpa siedzi tutaj pod liściami, więc jeżeli cokolwiek opryskujecie, zwłaszcza warzywa kapustne, od czegokolwiek, zawsze opryskujcie od dołu. Z tego względu, że mszyca i te inne takie mączliki, nie mączliki są bardzo delikatne, one są wrażliwe na słońce i one się chowają tutaj pod liściami. I skubane, jeżeli opryskamy tutaj, jeżeli spryskacie chemią, no to one wychodząc później na żer, trafi je. Ale jeżeli to są środki naturalne, to niestety ona tutaj pod tym, nawet i z tego co wiem od znajomych, jak właśnie jakimiś tam chemicznymi środkami pryskają po wierzchu kapustę czy coś, to jest bardzo długa walka, bo to wszystko spłynie, zostaje na wierzchu, a ona sobie siedzi tutaj i z nas się śmieje, pokazuje nam jęzor i pryskajcie sobie. Kolejną zmorą są przędziorki. To są takie tyci pajączki. I ja osobiście tutaj Wam powiem, że mam z nimi problem, bo nie widzę i najzwyczajniej w świecie przegapiam moment ich pojawiania się. Jak je zauważę, to już rośliny wyglądają niestety tak jak tutaj ta papryka. Liście zaczynają żółknąć, wtedy szukam przyczyny. No tutaj trzeba systematycznie sprawdzać. To są mikroskopijne pajączki, które też żywią się sokiem z roślin i są ostatnio utrapieniem. Na to też są różnego rodzaju opryski w sklepach ogrodniczych. U mnie ja też pryskam tytoniem i powiem Wam, że udaje mi się zwalczyć, ale robię naprzemiennie właśnie oprysk z tytoniu, oprysk z popiołu, bo też namaczam sobie popiół, zostawiam go na dobę i później przedsadzam, dokładnie go filtruję, bo jeżeli go nie przefiltrujecie, to tutaj zatka dyszę spryskiwacza, no i później wyczyścić to będzie ciężko, bo wiadomo, że popiół bardzo szybko wysycha, zakleja i jest dosyć duży problem. Ale oprysk z popiołu też na właśnie przędziorki u mnie pomaga. Także no tutaj takie metody mogę Wam podpowiedzieć. No najciekawsza jestem właśnie tej metody z tymi ślimakami, czy to będzie działało. Ja tak no mówię, to jest tylko takie wstępne moje spostrzeżenie na dwóch krzakach georgiń. No nie mam tutaj większego problemu z tymi ślimakami, ale tutaj od razu się z Wami dzielę. Nie robię testów, bo zazwyczaj zanim coś przekażę do publicznej wiadomości, to robię testy, sprawdzam to, ale wiem, że temat ślimaków jest bardzo piekący, bardzo pilący. Nie radzicie sobie z nimi. No i tutaj od razu Wam to podaję, co wyczytałam, bo warto spróbować. A nóż, widelec będzie to złoty środek na ślimaki. Kolejnym takim jeszcze, gdzie wyczytałam, to starsza osoba na YouTubie, gdzieś mi kiedyś przemknęło i uciekł mi ten kanał, ale to była starsza osoba, sprowadziła sobie ślimaki winniczki. I też doczytałam na temat winniczka. On jest naturalnym wrogiem ślimaków nagich, dlatego że zjada jaja. On się żywi jajami. No wiadomo, że jak mamy gdzieś tam 2-3 winniczki, no to one nie zrobią furory na naszych działkach, nie zrobią roboty i nie zniszczą tych ślimaków nagich, bo jest ich za mało. I ta kobieta kupiła chyba wtedy sobie 4 kg winniczków. One jej się rozhodowały, winniczek nie żywi się w ogóle.
ogóle roślinami, tylko on jest taki, no można powiedzieć, mięsożerny, jaja tych ślimaków nagich zjada i mówiła, że u niej się to sprawdziło, u sąsiadów również. Także no tutaj Wam to, co gdzieś doczytałam, polecam i może Wam się to sprawdzi, no daj Boże, bo nie po to męczymy się, a w tym roku ćwiczy nas równo, wszystkie plagi już jakie tylko mogą być, walą się na te nasze biedne ogrody. No i tutaj trzeba jakoś się ratować, nie poddawać się przede wszystkim, mimo że jest ciężko. Ja też wiem, że jest ciężko, bo ja z kolei zmagam się z mokrem na ogrodzie, ale no kochani, zbieramy siły i do przodu, no nie poddajemy się, no kurczę, jakoś to musimy dać radę sobie w tym roku, no nie? Amen. Amen. A psiknę i tu zapobiegawczo. Co by jakieś miały może chęci na moją paprykę? Dzień drugi. Siedzą wszystkie cztery, z tym tylko, że trzy usiadły tutaj i wchodzę dzisiaj rano patrzeć, czy kwoki siedzą, patrzę, trzy są, czwartej nie ma, mówię, gdzie ona, a ona sobie znalazła miejsce całkiem na uboczu i usiadła sobie w żłobie bez jajek i ja jej właśnie dałam tam jajka i siedzi, siedzą wszystkie cztery, a tutaj mam jeszcze dwie kwoki. No i zobaczymy, może jeszcze jedna usiądzie, to bym miała pięć w jednym terminie. No byłaby różnica jednego dnia ewentualnie. No cicho, cicho. Ja Cię tutaj puszczę i Ciebie zostawię, a jak nie Ty, to będzie Twoja koleżanka. Zobacz, tutaj masz jajka, tu masz pole do popisu. Siada. Ale na wszelki wypadek przyniosłam jeszcze drugą kwokę, co prawda jest to stara kura już, łysa taka, wyskubana, ale no kwocze mi i nie chcę tutaj stracić dnia, gdyby ewentualnie ta nie usiadła, więc no doniosłam drugą i zobaczymy, która usiądzie, to zostanie. Wiecie co? Dałam jeszcze kolejne gniazdo z jajkami, bo ta stara kura no też kwoczy. I tak sobie pomyślałam, że jak zostawię tylko jedno gniazdo, to one mogą tam się, kurczę, pierzyć jedna do drugiej. A tak no może usiądą, a jak nie, to chociaż może jedna usiądzie, zobaczymy. Będziemy obserwować. Do rana wszystko się wyklaruje, czy siądą, czy nie, może chociaż jedna jeszcze zasiądzie. Co króliczek? A na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Życzę Wam, kochani, takiej pogody ducha, żeby Wam się wszystko udawało, dobrze działo. No i walki z tymi przeciwnościami losu, które teraz nas dopadają tutaj hurtowo, żebyście się, kochani, nie poddawali. Do następnego!